Cześć, dzień dobry, witajcie w Mephi Land. Ja jestem Mephi, to jest mój land i dzisiaj eksplorujemy świat podrywu. Słuchajcie, wyjadacze. Dla tych, którzy nie wiedzą, wyjadacze polegają na tym, że mamy jedną osobę, która średnio sobie radzi z podrywaniem i potrzebuje wsparcia oraz drugą osobę, która sobie zarąbiście radzi z podrywaniem i będzie tą pierwszą osobę wspierać. Kulminacją programu jest odbycie dwóch randek i najlepiej jakby ta osoba, z którą się odbyło randkę, zostawi numer telefonu, to jest dobrze, to wtedy znaczy, że wygraliśmy. A jeżeli nie, no to też nie znaczy, że przegraliśmy, tylko po prostu nie dostaliśmy tego numeru. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi, w razie czego odsyłam do poprzednich odcinków wyjadaczy, można zobaczyć, bo już trochę ich na tym kanale było, ale nie będzie ich dużo więcej, bo ten znakomity program ma tylko jeden sezon, także zostało nam jeszcze parę odcinków i potem będziemy musieli się pogodzić z tym, że już ich nie będzie. Takie to życie. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowy odcinek, będzie starcie międzypokoleniowe, będzie dużo emocji. Nie przedłużając, możemy już zaczynać, ale tylko w sytuacji, jeśli zasubskrybowaliście ten kanał. Także bardzo proszę zasubskrybować ten kanał, to wtedy się jeszcze zobaczymy w internecie, prawda? To lecimy! Dzisiaj te babcie są trochę inne niż 20 czy 40 lat temu. Bo współczesna babcia to świadoma kobieta. Nie chcę być od nikogo zależna. Idea mojego faceta. W pewnym wieku faceci wyglądają, jak wyglądają. Tu potrzebny nie byle jaki Adonis. Nie może być niski, w miarę szczupły. Wzorem ideałem to jest George Clooney, no ale wiadomo. Mirosława z Będzina jest do wzięcia. Lubię taki typ hiszpański, włoski, takich facetów. Pani Mirosława wydaje się bardzo świadomą siebie i w ogóle wszystkiego kobietą. Z racji wieku też ma pewnie doświadczenie w tych relacjach damsko-męskich. Czym więc może być problem? Zapytacie. Otóż ma ona pewną blokadę, jeśli chodzi o randkowanie i poznawanie facetów. Boi się robić pierwszy krok, boi się otworzyć. Tak, no taki jest ten problem. Mężczyźni chcą się umówić na jakąś kawę. Ja raczej nie odpowiadam na takie zaczepki. No mam jakieś opory takie w sobie, że nie. Lęk przed nieznanym wstrzymuje Mirkę w działaniu. Wygląda na to, że i George musiałby zaczekać. W ogóle, słuchajcie, fajnie, że dzisiaj bohaterką jest taka dojrzała kobitka, bo te programy wszystkie na ogół są skrojone, wiecie, pod młodych ludzi, pod których absolutnie wszystko jest skrojone zawsze. A przecież randkują wszyscy, nie? No randkują ludzie w całym przekroju wiekowym, także myślę, że tutaj ten program też pokazuje, że normalizuje to, że starsze osoby też mogą randkować. Ciekawa jestem, czy nasz mentor będzie miał, wiecie, takie odpowiednie podejście, no i czy nauczy ją czegoś wartościowego. No i nas przy okazji, bo my też przecież się zebraliśmy tutaj, żeby się dowiedzieć, jak się podrywa dupy. I'm David. I'm a wee Scottish boy from Glasgow. Poza tym to tylko żartuję. W wieku 19 lat wyjechałem do Szkocji i Szkocja spowodowała, że jestem pewniejszy siebie, bardziej otwarty, bardziej wyluzowany. Szkocja zmienia ludzi? Wreszcie jakaś konkretna rzecz. Może warto się tam wybrać. Uważam się za eksperta w randkowaniu. Znajomi do mnie przychodzą i pytają się mnie: o Dawid, powiedz mi, doradź mi, co mógłbym zrobić, jak mógłbym się ubrać, co powiedzieć, czego nie powiedzieć. Trzeba być po prostu sobą i nikogo nie udawać. Być po prostu sobą i nikogo nie udawać. Ta osoba, jak mnie zobaczy, to będzie najszczęśliwszy dzień w życiu. Facet w spódnicy? No mam nadzieję, że nie spotkam jakiegoś psychopaty. Pani się nie martwi, no będziemy z panią. Cały czas. Słuchajcie, spódnica jej nie pasuje. No nie pasuje jej ta spódnica, no. No jak to tak, no? Cześć. Mirko, w tym szczęśliwym dniu poznaj Dawida. Faceta w spódnicy. Oczywiście, w życiu nie można się bać. Dobra, ale tak na serio. Produkcja. Czy można się jeszcze wypisać? Czy ja się jeszcze mogę rozmyślić? Ja chyba nie chcę w tym programie brać udział. Czego on mnie nauczy, facet w kietce? Czy ten młodzian wskaże jej drogę? W tamtą stronę? Trochę jestem zestresowana. 40 parę lat nie byłam na randce żadnej. Trzeba umieć przełamywać właśnie ten strach. Wcale się nie boję facetu. A balonów? Przełamuj ten strach. Tak samo jest z facetami z randkowaniem. No jestem tak jakby tutaj nowa w temacie. Nawet nie wiem jak dzisiaj powinno się randkować. Przede wszystkim należy zacząć od ściągnięcia Tindera, a potem jakoś idzie. Dobra, słuchajcie, idziemy od razu na obchód mieszkania pani Mirosławy. Bo rodzinne gniazdo wiele powie o gospodyni. Kurde. No on z tym krzyżem na klacie, to tam pasuje akurat jak ulał. Czynniki, element kobiecości, mnóstwo koralików. No jest to jakaś taka, nawet energia bym powiedział, coś tutaj
można byłoby podziałać. Słuchajcie, potem wbija pani Mirka i jest postawiona przez pewnie reżysera produkcji i tak dalej w takiej sytuacji, gdzie no trochę się wzrusza, no bo mówi o swoim mężu, pomina go. Ja tego tu nie wrzucam, bo mi się to wydaje jakieś takie mega prywatne, ale jest to tam, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć cały odcinek od początku do końca, no to tam wiadomo na playerze można sobie do tego wrócić i zobaczyć całość. 41 lat z jednym mężczyzną, ale życie toczy się dalej. Żeby zacząć zmieniać siebie, trzeba też zmieniać swoje jakby otoczenie, tak? Od czegoś trzeba zacząć. A teraz, kochani, dowiemy się, dlaczego pani Mirka naprawdę przyszła do programu. No widzisz, jak to jest, jak kobieta zostaje sama na działce. Jak leci ten murek, pękła gdzieś rurka. Słuchaj, myślę, że trzeba to delikatnie nie rozwalić młotem, bo też chodzi o to, żeby nie narobić szkód. To trzeba zdemontować. Staraj się. Serio? Będą sobie siedziały z sisterką, a biednego chłopaka zagonią do roboty? Gościa? On się na to nie pisał przecież, on miał podrywania uczyć, a nie takie rzeczy robić. Ta jeszcze mu tam mówi, że ma się starać. Co to ma być w ogóle? Wiesz w ogóle, jak przecinak wygląda? Mam to. To nie jest przecinak, co to jest? Chłopie. I ja nie mogę. Ja nie wiem, co to jest. I działaj, chłopie. Mój mąż wszystko robił, więc ja jestem do tego przyzwyczajona. Co to ma być w ogóle? Ja jestem przyzwyczajona, że jak goszczę płeć męską w domu, w sensie jakiegoś typa, to on mi tam naprawia, co mi się zepsuło. Także działaj, chłopaku. Hop, 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 hop. No ale serio, słuchajcie, ja nie mogę tego przeżyć, wyobraźcie sobie odwrotną sytuację, że mamy pana seniora, który przyszedł do programu, bo sobie nie radzi z podrywaniem i razem z bratem zapraszają mentorkę, bo w tym wypadku mentorka jest płci przeciwnej, młodą dziewczynę tutaj na kawę, herbatę i mówią jej, ej wiesz co, bo ty jesteś kobietą, to weź tam te kurze ogarnij, albo słuchaj, bo my byśmy se zjedli taką babkę piaskową, nie, a ty jesteś kobietą, no to pewnie ogarniesz, nie? No tak mi się to nie podoba, kisnę od środka po prostu, idziemy dalej, albo i nie. Za takie rzeczy ludziom płacę. Naprawdę? Tak. Każdy facet może być troszeczkę inny. Jasne, jasne, i jasne. I robić inne ciekawe rzeczy. Facet to musi mieć najpierw tu, a dopiero mięśnie. Ona tego nie powiedziała, nie? W sensie przejęzyczyłam się słuchowo. Ona tego nie powiedziała, prawda? Jest ta woda czy nie? Nie ma. Mira, odkręciłaś? Tak. No odkręcona jest. Nie ma wody. No ale ja tutaj słyszę, że płynie. Ale ja nie mam wody. To gdzie ona? Jest? Nie. Ale tu słychać. Pani siostra głównej bohaterki słyszy, że płynie woda. Więc jeśli nie płynie woda, to ty żeś coś spartaczył, bo masz tu, a nie tu. A masz z tymi młodymi chłopakami. Dawid, co z tą wodą? Jaka? Dobra, może się zakręcić. Mira, zakręć. Więc tutaj trzeba to odkręcić, wymienić uszczelkę, damy konopi i będzie. Tak? Na cacy. Bardzo ci dziękuję. No, spisałeś się na medal. Pokazał, że ma jaja, że jest fajnym facetem. I ostatecznie mogłabym takiego faceta zaakceptować. No, bo jakby nie pomógł, bo mógł akurat się w ogóle nie znać na hydraulice, to by pokazał, że nie ma jaj. Przecież każdy facet musi się znać na hydraulice, w wodzie, w wiadrach, młotkach, zaworach, kranach. Musi. Każdy. Ten ideał faceta. Wiesz co? Mój typ to byłby Sean Connery. Nikt cię nie pytał, po co ty tam w ogóle jesteś? Musiałabym jeszcze go sprawdzić pod kilkoma innymi względami. O, pod innymi. To wchodzimy czy w daje radę, no nie? Facet. Czy się zna na hydraulice? Yes, of course. Natürlich, jawohl. Teraz razem z naszą bohaterką przełamiemy kolejny lęk, a może raczej bardziej barierę. Chodzi o jeżdżenie samochodem, bo jak się randkuje, to może zaistnieć potrzeba dojechania gdzieś. Albo po prostu bycia niezależnym. Trochę się boję. Trochę się boję. No, nie wyszło z autem, ale nie ma tego złego. Idziemy sobie teraz na zajęcia sportowe. Jakbyśmy tańczyli, hop. 3, wydech. 4, wydech. 5. Jeszcze go, ho, jeszcze dwa razy. No nie powiem, pani Mirka sobie bardzo dobrze radzi na tych zajęciach sportowych, kochani. Ja jestem pod wrażeniem. Myślałam, że znowu będzie jakieś stękanie albo coś, ale nie. No i dotrwaliśmy do momentu nieśmiertelnego w tym programie, czyli będziemy wykrywać kłamstwa. Nic się nie martw, pan zada ci kilka pytań. Jestem z tyłu. Mirka musi odpowiedzieć sama przed sobą, czy jest gotowa na nowe otwarcie i wielkie zmiany. Mhm. Ja to czuję, boję się, żeby nie wywołało to jakichś negatywnych skutków dla mojego zdrowia. W każdej chwili mogę przerwać badanie. Zgoda na badania. Idziemy na taki układ? Nie wiem. Rozumiem.
Mirka. To nie leży, takie czy inne zachowania nie leżą w mojej... Mirka, nic się nie ma, chodź tu, chodź do mnie, chodź. Jeżeli czegoś nie czujemy, to tego nie robimy, tak? Jest to dla mnie cholerne zaskoczenie, kuźwa, nie. Powiem wam, że tak szczerze, to jestem zaskoczona, dlaczego tak wielu uczestników, uczestniczek w tym programie ma taki problem z tym wykrywaczem kłamstw. Nie wiem, może chodzi o bycie podpiętym do tych elektrod, że to jest takie trochę dziwne. Bo ja sobie tak myślę osobiście, co za problem? A może ludzie rzeczywiście mają jakieś sekrety do ukrycia, jakieś trupy w szafie? A? Może mają? Pomagam kobietom uwolnić ich kobiecość. Czy ty się czujesz seksowna? Jeśli bym w ogóle to tak nazwała pierwszym słowem, cokolwiek ci się z tym kojarzy. Chciałabym jeszcze spróbować. Dla ciebie oznacza, że jesteś seksualna. Wszystko jest w naszej głowie i jak myślimy, tak mamy. I ja się czuję seksualna. Co? Ja nie rozumiem tych warsztatów. Nie rozumiem. O co tam chodzi? A jak się okazuje, to jeszcze nic. Energia z ziemi wnika. Dokładnie przez macicę. Zamknijcie sobie oczy i spokojnie zacznijcie kręcić biodrami. Przecież one nie stoją na ziemi, tylko na jakiejś udawanej trawie. Medytacja przestrzeni łona... To nic nie znaczy, to nic nie świadczy. Według mnie to brzmi przynajmniej podejrzanie. Nie wiem, jak to ma pomóc po prostu, no nie mam pomysłu. Dawid, teraz moja druga obietnica. Obiecałam, że uwolnię w sobie kobiecość. Zobacz, jak to robię. Mira staje się coraz bardziej śmiała. Czujesz to? Te kocie ruchy. To mi się podoba. O to chodzi. O co? Spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Dobra, słuchajcie, idziemy pomału ku finałowi. Bo będziemy się glow upować, a potem, jak zgaduję, pójdziemy właśnie na randeczki. Fajnie by było namówić panią na zmianę. Dobrze, szalejemy. Oto jest. Drapieżna, gotowa na randkę. Jak ty wyglądasz? Obróć się. Niech daj mi popatrzeć. No obróć się w koło. No ej. 20 lat młodziej. Pamiętaj wszystkie moje rady. Mam być otwarta, mam być sobą, mam się nie stresować. Masz się nie stresować? Tak jest. Ja trzymam kciuki. Proszę cię, idź tam, zawładnij światem. Będzie dobrze. Podoba mi się ten róż na włosach. Aczkolwiek nie założyłabym do niego czerwonej kiecki. No ale dobra, słuchajcie, poznajmy naszych dżentelmenów dzisiejszych. Nazywam się Joachim, mam 62 lata. Jestem po rozwodzie około 13 lat. Na imię mam Andrzej, wiek 72 lata. No, jestem trochę recydywistą, bo po dwóch rozwodach. Musi to być modelka, brunetka, czy też blondynka, czy też ruda, nie wiadomo. Jeszcze jak? Wygląd dla mnie jest bardzo ważny. To nie jest tak, że to pierwsza lepsza spódnica. Żeby zadziałała na mnie fizycznie. Fizycznie, jasne. Ale czy coś z tego będzie? Ja wam powiem szczerze, że ja obstawiam już od razu, obstawiam tego pana w różowej, że on będzie spoko, on zostawi numer i może znajdą jakąś wspólną falę. Wiesz, ja zawsze uważam, że wiek to jest tylko numer w PESEL-u. Ja czuję się młody, jak 20-latek czasami. Zawsze pozytywnie myśleć. Ja jestem taki, jak ja to nazywam, wagabond, czy taki włóczęga. A jak u ciebie? Mira rozdarta jest pomiędzy dwoma biegunami temperamentu. Jesteś na emeryturze? Nie, no jestem rencistą, mam dużo czasu i coś w tym czasie trzeba robić. Akurat mieszkałem w różnych klimatach tam, bo mieszkałem na Florydzie, mieszkałem tam, czyli to już jest praktycznie tropik. Mieszkałem w Arizonie, w Kalifornii, no to na północy. Jeździłem tratwą, płynąłem kajakiem. Mogę ci przerwać? Mam pytanie. O, brawo, Mirka. Trochę asertywności w sobie widzę. W tym wieku włosy to też rzadkość, bo z reguły... No, rzadkość. Tak, tu widać, że to jest rzadkość. Mieszane uczucia mam trochę co do tego pana na biało, no bo z jednej strony super spoko, że w ogóle w tym wieku i tak dalej, ale ma dużo pasji, robi dużo różnych rzeczy, widać, że widział świat i tak dalej, i tak dalej. Albo może też być mitomanem. Też tak może być. No ale załóżmy, że nie jest. Ale, słuchajcie, brakuje mu skromności. Taki pan narcyz. Z drugiej strony, pani Mira na pewno by się z nim nie nudziła, przynajmniej przez jakiś czas. Masz jakieś kontakty przez internet? Oczywiście, że mam. Korzystam już ten internet, znam od wielu lat. Internet? Znam. Tak, mam. Komputer. Internet. Od lat. Tak. Korzystam z różnych portali takich towarzyskich. I podobało ci się takie randkowanie? Umawiałeś się już tak z internetu z kobietami?
Znaczy, czy nie bardzo? Ja nie randkowałem dla randkowania. Aha, tylko dla poznania osoby. Otóż to. Dziwna odpowiedź. Dajmy spokój tym randkom, słuchajcie, bo tam się już nic więcej nie dzieje. Ten jeden gada cały czas o sobie, z tym drugim jest tak trochę cringe'owo, niezręcznie miejscami, nic się więcej nie dzieje. Także chodźmy do finału, zobaczmy, czy coś nam tam wyszło, to znaczy, czy dostaliśmy numer telefonu, to znaczy, czy pani Mira dostała numer telefonu. Trzymałem za ciebie mocno kciuki. Myślałem, że się uda jakaś randka. Ci nie bardzo. No właśnie, tu jest problem. Pociągająca. Może nawet i wzbudzała pożądanie. Mirka bardzo fajna dziewczyna, podobała mi się pod względem fizycznym. Jak ja bym to określił, kształt. Gdybym miał okazję na następną randkę, chętnie bym się umówił i chętnie bym poszedł. Bardzo chciałbym się spotkać z nią następnym razem, już jako, powiedzmy, taka bardziej konkretna randka. I tutaj masz pana numer jeden. Dobrze. A tu masz pana numer dwa. No i super, no i o to chodzi, no i mamy to. To jest chyba w ogóle pierwszy raz, kiedy bohaterka w tym programie dostał aż dwa numery telefonu. Zawsze raczej jeden chyba, więc gratulacje. Gratulacje dla pani Miry. Czegoś ją ten facet w kietce jednak nauczył. No także super, słuchajcie. Raczej wątpię, że producenci tego programu zrobią jakieś, nie wiem, wyjadacze reunion, żeby zobaczyć, jak ci ludzie sobie tam radzą później, bo to jest pewnie mało popularny program, też świadczy o tym fakt, że nie ma drugiego sezonu, a on już, myślę, że on jest z 21 roku, czy z 20, no już parę lat ma. Mam nadzieję, że dzisiaj wam się miło oglądało ze mną ten odcinek. Mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał, a jak nie, to mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten kanał. Zostawcie bardzo proszę łapeczkę w górę, bo mi jest wtedy bardzo miło i mam motivation. Możecie też oczywiście coś napisać w komentarzach, może macie jakieś sekretne sposoby na randki, bo ja tutaj, wiecie, walor edukacyjny, ja chcę wiedzieć, jak się rwie dupy, po to oglądam. Dobra, to słuchajcie, to dzięki. Ja lecę, może coś zjem, zobaczę, nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem, co będę robić, a wy co będziecie robić? Mam nadzieję, że coś fajnego. No, dobra. Dobra, dobra, to do następnego. Dobra. Pa, 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 pa. Muciu, ciu, ciu. Tacy słodcy jesteście, tacy uciu, ciu, ciu.